powoli zasoby naturalne ziemi będą się w perspektywie pomniejszały, a wręcz kończyły. W związku z tym trzeba szukać alternatywnych rozwiązań, które spowodują, że mieszkańcy nie będą nagle zaskoczeni brakiem energii. Polityka zarządu województwa jest taka, że posiadamy środki unijne i na sprawy dotyczące energii są zabezpieczone dość duże pieniądze, bo to dotyczy i transportu, i spraw dotyczących odnawialnych źródeł energii, i to jest to pokaźna kwota, bo to jest prawie 3 miliardy złotych, oczywiście na budżet 2014-2020.